Tak jak tu na ulicy 3 Maja, tak w całej gminie mamy już 29 km ścieżek dla rowerzystów. Dzięki zawieranym porozumieniom z powiatem grodziskim oraz z zarządem województwa mazowieckiego budujemy ścieżki rowerowe nie tylko na drogach gminnych, ale również na powiatowych i wojewódzkich. Realizując program rozbudowy ścieżek rowerowych, dbamy również o bezpieczeństwo. Należy pamiętać, że zarówno pieszy, jak i rowerzysta muszą zachować szczególną ostrożność. Jeśli wzdłuż drogi znajduje się ścieżka rowerowa, rowerzysta ma obowiązek z niej korzystania. W szkołach realizujemy serię spotkań edukacyjnych, gdzie młodzież uczy się od strażników miejskich, jak poprawnie korzystać ze ścieżek rowerowych. W Grodzisku Mazowieckim powstaje bardzo dużo nowoczesnej infrastruktury drogowej, w tym nowych ścieżek rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych, jak również przejść dla pieszych. I aby bezpiecznie korzystać z tych udogodnień, Straż Miejska prowadzi zajęcia profilaktyczne, w których wyjaśni, jak bezpiecznie korzystać z tych udogodnień.